Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź w formie wideo na YouTube, ma taką możliwość, o ile ukończył lat 18 i nie stawią kart kobietom w ciąży. Jakie są drogi tutaj, aby zadać pytanie magiczne wrota bądź divination? Na dole macie w opisie filmów wszystkie linki, nawet film instruktażowy, jak zadawać pytania. Zatem tak to wygląda. Moi drodzy, i też zerknijcie, kiedy pojawiają się odpowiedzi na Wasze pytania. Ja o tym mówiłam już wielokrotnie. Na dole też jest informacja, że odpowiedź może pojawić się do 72 godzin z tytułu tego, że na przykład wysyłacie SMS-y późno wieczorem i wtedy te SMS-y nie trafiają w tym samym dniu. Odpowiedź na Wasze pytanie z dzisiaj po godzinie 14 będą w poniedziałek. W poniedziałek po godzinie 10 będą odpowiedzi we wtorek i tak dalej sukcesywnie. Niemożliwym jest, jeśli wysyłacie SMS-a o 15, a o 19 film się pojawia, żebym ja zdążyła film zmontować, zrenderować, wrzucić, opisać. Po prostu jest to technicznie na tą chwilkę dla mnie niemożliwe. Zatem tak to wygląda. Jeżeli piszecie, że SMS został pominięty, proszę o godzinę, pytanie, jakie było, bo wtedy potrafię to zlokalizować i wiedzieć, któż to do mnie napisał. To nie jest tak, że mi jeden SMS-ik widnieje i wiem od razu, o kogo chodzi. Zatem dla Was jest to oczywiste, dla mnie niekoniecznie. No dobrze, jestem tarocistką Agiatis, pracuję przy pomocy kart tarota, jego symbolika, energia do mnie mówi i dzięki temu ja mogę Wam przekazywać informacje, które chcę tarot przekazać Wam. Również numerologia, karty anielskie i rytuały. Idziemy na magiczne wrota, bo na tipie nie było nic. Ja odpowiem Agnieszce, która chce wiedzieć, kiedy pewna osoba da jej spokój i tak, żeby mogła spokojnie sobie funkcjonować. Okej, mam nadzieję, że mi tu nic nie spadnie. Tak. Okej, to damy się, co by nam nie przeszkadzało. Ale tu widać jeszcze normalnie jeszcze. To zrobimy to tak. Dobra. I trochę przybliżymy. O, tak. Będzie chyba lepiej. No dobra. Co mam? Kiedy to się skończy, kiedy ta osoba będzie Ciebie nagabywała, co możesz zrobić w tej sytuacji? Jest teraz, no faktycznie podąża w Twoim kierunku, a ignorować, zupełnie. Mam też pokazane, że jakaś tutaj zadzieje się historia pod tytułem Pomoc na dłoń, a w postaci jakaś kobieta Tobie znana, a być może gdzieś tam w otoczeniu będzie Tobie wsparciem. W każdym razie ktoś Ci pomoże, kobieta, da Ci szansę na nową jakość, on odpuści do 3 miesięcy. Takie mam informacje w kartach, także przez 3 miesiące może on się tam pojawiać się i znikać. Ignorować wszelkie te wiadomości, które są z treści nękających, te, które są nieprzyjemne, tak to jest, tak to wygląda, ale również karty pokazują, żebyś to trzymała przy sobie, zatem taka jest informacja. Zatem 3 miesiące, odpuści, ignoruj, ktoś Ci jeszcze tutaj będzie wsparciem. Tak to widzę w kartach. Aha, moi drodzy, piszecie do mnie też maila, bo to już jest któraś wiadomość z kolei. Ja wcześniej o tym nie wspominałam, ale zastanawiam się, czy pokazywać Wam karty. Dlaczego? Dlatego, że później mi piszecie w mailach, dlaczego Pani mi nie powiedziała, tam była wieża, na pewno się coś stanie, proszę mi powiedzieć prawdę, ja wszystko zniosę i tak dalej. Ja mówię to takim tonem podniesione, bo to jest taki akt paniki. Ja absolutnie nikogo nie ganię za to, ale chodzi o to, że to nie jest tak, że czegoś nie chcę powiedzieć. Jeżeli faktycznie wieża jest w negatywie, to ja mówię, jak temu zapobiec.
Zatem ja przed Wami niczego nie ukrywam, moi drodzy. Tutaj nawet Pani jedna w SMS-ie napisała, tak, miała Pani rację, że będą chcieli nas oszukać i tak dalej, i tak dalej. Niestety zadziało się, ale też nie ukryłam tego. Zatem nie doszukujcie się historii w kartach, których ja nie widzę, a Wy być może, nie znając tutaj interpretacji mojego rozkładu, to jakie pytanie pomocnicze z rozkładu wyciągacie niepotrzebnie, niesłuszne tutaj informacje, zatem, czy też wnioski. Zatem na spokojnie, kochani. Idziemy do SMS-ków. Dobra, to nie jest na YouTube. YouTube Agnieszka. Mąż i tu jest imię. Jakie będą relacje między nami w 2018 roku? Bo od 2 lat nie jest ciekawie. Jaka rada dla mnie? Wasze małżeństwo, jakie relacje będą między Wami w 2018 roku? Jakie tutaj będą relacje między Wami w 2018 roku? Jest teraz no faktycznie nie za ciekawie to, co Wam przeszkadza. Ja mam w ogóle popatrzone tak, jakbyście się odgrodzili jedno od drugiego. Tak jakbyście nie nałożyli wokół siebie jakąś bańkę, jakiś mur i jedno do drugiego nie umie dotrzeć. Musicie się rozliczyć z czymś z przeszłości, bo ja to mam nierozliczone. Jak coś Was bolało, skrzywdziło, to przepracować to w sobie również i nie wracać do tych historii. Co Wam w tym wszystkim pomoże? No właśnie, uwolnienie od tego. To, co nieuniknione, danie szansy, ale też jest pokazane, że to będzie takie trochę znowu zamiatanie pewnych rzeczy pod dywan, trochę bujanie w obłokach, trochę wyolbrzymianie pewnych historii, zatem tędy nie należy podążać. Jaka jest rada? Zburzyć stare struktury i zacząć od nowa. Dla obojga Wam, tak tutaj karty pokazują, zatem zróbcie to. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Ale to ja właśnie odpowiadałam. To odpowiadałam i to było tutaj. Ok, czekajcie, tylko od razu to wyślę, bo później zapomnę. Ok. Idziemy dalej. To nie jest na YouTube. Film anonimowo. A i chyba to mam wrażenie, że to mężczyzna do mnie pisał właśnie na komentarzach, dlaczego ominęłam tutaj SMS-a. Mam nadzieję, że zostały odczytane te informacje, które zostały przekazane. I teraz tak, pyta Pan, tak, żona wystąpiła o separację, co jest tak naprawdę tego powodem. Czy dojdzie do rozpadu małżeństwa, co dalej z nami będzie? Już patrzymy, jak to wygląda. Między Wami wygląda, wystąpiła o separację, co jest tak naprawdę tego powodem. Co Pan tu wnosi, co Pan ma w głowie, co Pan ma w sercu, co Pan robi, co Pan ukrywa. Co ona tu wnosi, co ona ma w głowie, co ona ma w sercu, co ona zrobi, co ona tutaj ma. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię Waszej relacji, czy też małżeństwa, może ulec rozproszeniu, bo tu jest karta podąża w innym kierunku. Ja mam też wrażenie, że ona czuje się w jakiś tam sposób rozczarowana bądź oszukana tą relacją, tą znajomością. Nie tak miało wyglądać, jak się zapowiadało, nie tak to się miało realizować, ale również mam jakiś problem z aspektu pracy czy finansów. Nie wiem, czy rodzaj Pana pracy, czy jej pracy, bądź nie
nie pracy. W każdym razie układ finansowo-zawodowy mi się tu pokazuje w negatywie i aspekt być może mieszkania, nie mieszkania, bo tu jest tak, praca pokazana, być może właśnie kwestie zamieszkania, chciałbym tu, a nie tu, bądź no jakkolwiek, w każdym razie to Was tutaj różni i to jest kwestia tutaj, może to się rozproszyć. Ja jeszcze zobaczę, co jest u Was tak zwaną kością niezgody w moim autorskim rozkładzie. Już patrzymy, co tutaj jest kością niezgody ze strony żony, ze strony żony. Już patrzymy, jak to wygląda, co ona. Ona już w głowie, jakby wasze małżeństwo ma etapem tak jakby zamkniętym. W sercu jeszcze się waha, jeszcze jest to wahanie. Jest też tutaj możliwe jakby przemyślenie pewnej sprawy. Komunikacja również jest tutaj do naprawy. I znowu stosunki zawodowo-finansowe mi się pokazują. Jakiś dyskomfort tutaj pokazany przy żonie. No i znowu jest ten sam układ kart, co tam bez jakby tej kości niezgody, czyli komunikacja, sposób, w jaki do siebie rozmawiacie, czy druga strona rozumie to, co ma tak naprawdę na myśli, ale też kwestie tego oszukania tą relacją, nie tak to miało wyglądać, trzeba to zniwelować, żeby do tego nie doszło, bo karty prognozują, co się może zdarzyć, jeżeli nic nie zrobimy. Także Pan już ma pewne informacje i może Pan tutaj widzieć, ale ja widzę, proszę Pana, Pana tutaj raczej odchodzącego niż ją, mimo wszystko, bo ósemka kielichów, jeżeli ta relacja mi się rozprasza, to jeżeli Pan jest tą osobą, no ale Pan jest tą osobą pytającą, bo żona wystąpiła, to ja mam jako osobę pytającą odchodzącą, albo odpuści Pan, może na tej zasadzie też tak może być, bo ósemka kielichów mówi też o tym, że jestem już zrezygnowany, nie mam siły walczyć i Pan też jakby odchodzi. Zatem też tak może być. W każdym razie bez zmian w schematach zachowań może być tak, że to małżeństwo nie przetrzyma próby czasu. No przykro mi bardzo. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Panu. Na YouTube poproszę na 3 miesiące, styczeń, luty, marzec, na uczucia i czy w wyżej wymienionym czasie znajdę nową pracę na stałe. Dobra, już patrzymy. Arek. Tak, styczeń, luty, marzec, na uczucia i czy znajdziesz pracę. Już patrzymy. Tak, znajdziesz pracę, jak najbardziej. Ja mam gdzieś przy domu tą pracę albo związane coś z domem. W każdym razie coś takiego, czy to nieruchomości, w każdym razie tak. W ogóle w styczniu mi Pan wychodzi jako osoba, która jest pracującą. Nie wiem, czy na stałe, ale jest, ale to jest brak konsekwencji. A później mam tutaj pokazane jakieś nie do końca fajne warunki z tego tytułu. Być może zlecenie nie do końca w takiej formie, czy też tak płatne, jak miało być rzeczywiście, bo tu jest coś w kwestiach drugiego dna w tej całej sytuacji i tu jest stabilizacja zawodowa i duże pieniądze. Zatem działać, Arku, będzie wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, to w styczniu mi się pokazuje jakaś kobieta przy Tobie może być. Kobieta może być kapkę starsza, takie mamy wrażenie i poznanie jest w okolicach pracy albo Twojej, albo jej. W każdym razie Ty możesz być jej klientem, albo ona Twoją klientką, albo w trakcie wykonywania jej pracy Ty ją zauważysz, albo odwrotnie. W każdym razie aspekt zawodowy mi się tu pokazuje w Poznaniu i to będzie w okolicach stycznia. Tak mi się raczej pod koniec pokazuje. Zatem pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Idziemy dalej. Okej. Momencik. Jestem z powrotem, moi drodzy. Włączam tutaj kamerkę. Dzwonił mąż. A jak mąż dzwoni, to coś ważnego.
zatem już wracam. I tutaj tak, a to nie jest na YouTube. Dobrze, to idziemy dalej. Na YouTube Anonim. Witaj, co możesz powiedzieć o kobiecie, którą tu jest imię mężczyzny, ma w ukryciu? Wyszła w karcie cesarza, ale ja nie rozumiem tego, o co chodzi tutaj, bo jeżeli jest to, co on ukrywa i wyszła karta cesarza albo cesarzowej, nie zawsze oznacza, że jest to kobieta w ukryciu. I to jest właśnie to, żeby nie szukać znaczeń, których ja nie wypowiedziałam. Ja nie pamiętam rozkładu i ja nie chcę się odnosić do tego, bo to jest ten moment, ta chwila. Układ kart w danym momencie, który wróża, jest niepowtarzalny i to jest ta forma wypowiedzi i tych słów użyłam, które właśnie miały paść do osoby pytającej. Napisałaś do mnie tutaj na maila, ja zobaczę, czy tutaj jest odpowiedź z twojej strony. Dobra, jeżeli chodzi o pozycję cesarza na pozycji wyjściowej, zupełnie co innego oznacza niż to, co on ukrywa. A teraz ja nie chcę jakby strzelać faktami, nie chcę strzelać tutaj historią, co by było gdyby. Na zasadzie jakby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. A ma w ukryciu... Wyszła w karcie cesarza. Jeżeli jest karta cesarza w ukryciu, to nie zawsze oznacza, że jest tu jakaś kobieta, a to jest raz. To, co on wnosi w relację, jak jest pozycja cesarza, to w tym momencie może wnosić, że nie jest zupełnie wolnym człowiekiem, że czegoś jeszcze sobie nie posprzątał w głowie, bądź w sercu, bądź formalnie. Taka jest historia. Zatem ja, Izo, nie będę tutaj odpowiadała na to pytanie w ten sposób. Ponadto nie wiem, kim ten mężczyzna dla ciebie jest. Jeżeli jest to jakby mężczyzna, o którego zabiegasz, bądź chciałabyś być, to ja nie mam prawa odpowiadać na takie pytanie, bo to jest energia poza twoją osobą. Zatem ja cię bardzo proszę, zadaj mi pytanie na mailu i ja ci odpowiem na inne, ale nie na to. Bo tak jak mówię, nie chcę drążyć, bo w pozycji wnoszenia, w pozycji jakby co ukrywa, ja muszę widzieć cały rozkład. Nie wyciągam jednej karty z kontekstu, bo tak się po prostu nie robi. Zatem mogłabym coś mylnie zinterpretować, a ja nie patrzę w układ kart jako karta jedna, tylko całość, bo tak się czyta rozkłady kart. Te pytania pomocne są jak najbardziej właściwym kierunkiem podążania, ale to jest cała historia, która mi się układa w całość i nie chciałabym interpretować i wyrywać z kontekstu jedną pozycję, bo gdzieś tam coś takiego było. To jest ten moment. Z drugiej zaś strony, nie wiem, kim ten mężczyzna dla ciebie jest. To nie jest to, że ja jestem jakoś tam specjalnie ciekawa, bo to nie chcę wchodzić w twoje życie, absolutnie. Tylko czasem jest tak, że my bardzo nam zależy, darzymy uczuciem danego mężczyzny i chcemy wiedzieć, z kim on się spotyka, co on robi, a mnie nie wolno tych informacji podawać, chyba że jest to twój mąż i gdzieś tam się kobieta kręci, to wtedy mogę podpowiedzieć, co się dzieje i skąd to się wzięło. W innym przypadku nie. No przykro mi, nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, zatem poproszę o inny zestaw pytań. Mam nadzieję, że zrozumiesz, nie poczujesz się urażona w żaden sposób, bo też tego nie mam na myśli. Czasem musimy dostać takie nakierowanie, żeby wiedzieć, jak nie błądzić w pytaniach, jakich pytań dobrze jest nie zadawać, no bo to tak czasem właśnie mamy. A jestem z tych osób wróżących, które bardzo mocno cenią sobie prywatność osoby pytającej, ale również całego tutaj otoczenia.
Anita, kiedy w moim życiu pojawi się ten właściwy mężczyzna? Dlaczego, Anito, piszesz datę w skróconej wersji? Tą jedynkę zobaczymy, czy sobie zaszkodziłaś, czy nie, bo to też wyszło tak przed szereg. 13, 4, 4, 15. 61, no tak byś była dwójką. A kiedy w twoim życiu pojawi się właściwy mężczyzna? Anita, kiedy w twoim życiu pojawi się właściwy mężczyzna? Kiedy w twoim życiu pojawi się właściwy mężczyzna? Już patrzę na nic, bo według numerologii, jeśli dobrze liczę, to za 2 lata. Wezmę sobie tutaj, sprawdzę, jak to wygląda. Cztery, dziewięć, siedem, 13, 4, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 2, jesteś w czwórce. Czyli teraz tak naprawdę kwestie zabezpieczania swojego gruntu, a za 2 lata właśnie relacje dobre by było zaczynać i okres ciąży ewentualny. Ale zobaczymy, Anitko, jak to wygląda. Anita, kiedy w twoim życiu pojawi się ten właściwy mężczyzna? Kiedy w twoim życiu pojawi się ten właściwy mężczyzna? Zimą przyszłego roku, na wiosnę będzie ktoś smolił do ciebie cholewki, ale nie wchodź to. Mężczyzna będzie w twoim wieku bądź kapkę młodszy, ale on nie zasługuje na twoje uczucie. To jest osoba, która nie jest z twojego świata, mam wrażenie. I tutaj nie chodzi absolutnie o to, żeby mówić, że on gdzieś tam będzie, że tu będzie jakiś mezalians. Nie, tu nie chodzi o te kategorie. Tu chodzi o to, że w ogóle inne priorytety masz ty i będzie miał on, ci po prostu zawróci głowę niepotrzebnie. I tu jest ten mężczyzna na zimę przyszłego roku. Ja mam wrażenie, że ten mężczyzna nie jest ci zupełnie obcy, ale też to nie jest jakaś twoja przeszła relacja, takie mam wrażenie. Zatem tak, na zimę przyszłego roku pojawi się przy tobie ten właściwy mężczyzna. Pozdrawiam cię serdecznie. Okej. To jest i jest ostatni SMS. To nie jest na YouTube. Zatem to wszyscy. Ja jeszcze tylko tipa zerknę, bo czasem jest tak, że w trakcie tutaj się coś pojawia. A jest! Ha, ha. Ania pyta. Ania i Radek. Kiedy on się do mnie odezwie? Dobra. Ania pyta o Radka. Kiedy on się do mnie odezwie? Ania pyta o Radka, kiedy on się odezwie? Nie widzę, żeby on się w ciągu 3 miesięcy do ciebie odezwał. Ja tu mam próbę, ale tak jakby przemyślał i nie do końca jakby to się zrealizowało. Do 3 miesięcy nie mam jego odzewu w twoim kierunku. Po 4 miesiącach dopiero mam pokazane, tak jakby on się uaktywnił w twoją stronę. Zatem tak, Aniu, tutaj widzę to. Wiem, że pewnie cię nie pocieszyłam, ale no tak to... Tak to właśnie się w kartach ukazało. Zatem ja tu wyłączę, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście. A jeśli wam się podobają moje filmiki, proszę łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji. Już jest całkiem bliziutko do 4000. To jest taki mój mini cel w tym momencie. Bardzo się cieszę, że chcecie tutaj być ze mną. Pamiętajcie też o tym, że utworzyłam grupę na Facebooku. I jest taki przycisk odwiedź grupę i tam możecie wchodzić w grupę. I akceptuję każde członkostwo tutaj, bo nie chciałabym, żeby nam się bałagan tam robił. Zatem tak to wygląda. A jutro będzie filmik o czasie w tarocie, jak go interpretować. Grupa już go widzi od kilku dni,
a osoby, które nie są w grupie, zobaczą go dopiero właśnie od jutra. Zatem tak to sobie właśnie wymyśliłam. Ściskam Was bardzo mocno. Do usłyszenia, do zobaczenia. Całuję i pa, pa!